W ostatnim czasie parlamentarzyści z Kujawsko-Pomorskiego zawiązali parlamentarny zespół. No właśnie, co ten zespół ma robić i jaki jest jego cel działania? Ideą powstania tego zespołu było to, że Kujawsko-Pomorskie nie jest reprezentowane w sposób taki rozsądny, logiczny jako całość w parlamencie. Dlatego z inicjatywą powstania takiego zespołu wyszedł pan senator Wojtczak. Po rozmowie ze mną, kilkoma innymi parlamentarzystami stwierdziliśmy, że jak najbardziej jest to ciekawa inicjatywa, która powinna jak najszybciej zostać wdrożona w życie. Dlatego podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu zawiązaliśmy Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny, który jest oczywiście ponadpolityczny. Fakt jest taki, że to właśnie parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej byli inicjatorami powstania tego zespołu, ale oczywiście w skład niego weszli wszyscy, którzy reprezentują barwy kujawsko-pomorskie. Pierwsze spotkanie miało charakter wyborczy, ale już tam omawialiśmy te podstawowe rzeczy, które powinny zostać na tym zespole omawiane, mając na uwadze horyzont czasowy, w jakim się znajdujemy, czyli programy operacyjne dla poszczególnych województw, w tym też aktualne prace nad wdrażaniem strategii programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego oraz czasokres, że do 10 marca powinniśmy przedstawić już te najważniejsze założenia bazujące na tym, czym województwo kujawsko-pomorskie ma być w najbliższej perspektywie. Dlatego uważamy za jedne z najbardziej priorytetowych założeń, czyli spotkania z ministrami, oczywiście samorządowcami, głównie Urzędu Marszałkowskiego, czyli panem marszałkiem województwa, żeby ta strategia i pomysł na województwo było jak najbardziej dotyczące komplementarne, czyli wszystkich mieszkańców województwa, żeby nie było tego wyraźnego podziału, o którym teraz mówimy, że z tej największej puli korzystają dwa główne ośrodki, czyli Bydgoszcz-Toruń, natomiast z Pańskiego Stołu okruchy się będą należały mniejszym miastom, jak Grudziądz, Włocławek, czy też Inowrocław, czy też Brodnica i tak dalej, tak dalej. Także tutaj będziemy próbowali szukać konsensusu, żeby udział był równy, komplementarny dla wszystkich dużych miast województwa. Czyli to takie jakby lobby polityczne na rzecz regionu. No i właśnie to pytanie, bo wspomniał pan, że założycielem niejako są tutaj parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, ale jest to działanie ponadpolityczne. Przez jakieś inne partie też należą jakieś osoby, że tak dopytam? Ja powiem inaczej. Nie ma parlamentarzysty w ogóle w Sejmie, który by nie należał do tego zespołu, będąc kujawsko-pomorskiego. Należą wszyscy. Czy to z PiS-u, czy też z Twojego Ruchu, czy z SLD. Czyli niejako można by tutaj wywnioskować z tej rozmowy, że to ma na zasadzie równoważenia, no zrównoważyć rozwój równomierny, powiedzmy, regionu, no bo wiadomo, że różne regiony są reprezentowane przez różne partie, jedna jest mocniejsza tu, druga tam, prawda, niejako, a co na to te dwa ośrodki, Bydgoszcz i Toruń, które najbardziej z tych środków korzystają? No właśnie tutaj nie można było podejść do tematu monopartyjnie, ponieważ tak jak pan sam zauważył, chodzi o to, żeby całe województwo było wspólnie reprezentowane, żebyśmy mówili jednym głosem, to jest niezwykle ważne, bo jeżeli trwa spór na temat tego, kto ma administracyjnie zarządzać w ramach ZIT-u województwem, czy Toruń, czy Bydgoszcz, to ja stawiam pytanie, a co z tymi 153 milionami euro. Chyba to jest ważniejsze niż to, czy administracja składająca się z kilku osób będzie w Toruniu czy w Bydgoszczy. I ten głos podzielają również koledzy parlamentarzyści z innych partii, dlatego też uważaliśmy, że żeby być zauważalnymi, żeby mówić jednym głosem, tak, to musimy koncentrować wszystkie środowiska polityczne i być wspierani nie tylko ze strony jednej partii, ale też szerszym blokiem. W tym momencie jesteśmy wiarygodni dla organów administracji państwowej, ponieważ to nie jest wymysł jednej partii, tylko mówimy jednym głosem, wydając swoje stanowisko, w którym kierunku województwo zmierzać powinno i z jakich czerpać pomocy i ewentualnie jakie korzyści do województwa powinny płynąć. Jeszcze tutaj też duża rola marszałka. A jak wygląda sprawa z sejmikiem? Czy tutaj też jakoś te kręgi szerzej zataczają? No bo musi być komunikacja między samorządem a tą siłą wyższą, którą jest Sejm, ta władza nadrzędna. No, kluczowym elementem w ustalaniu ZIT-u, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jest zarząd województwa reprezentowany przez pana marszałka, ponieważ tak naprawdę wszystkie narzędzia finansowe, które trafiają z Unii Europejskiej, są kierowane bezpośrednio do województwa. Stamtąd też następuje implementowanie tych pieniędzy, mówiąc bardzo krótko, na poszczególne miasta, czy też na poszczególne wsie. Dlatego rola marszałka jest tutaj kluczowa. Przecież nie od dziś odbywają się negocjacje. To nie jest tak, że pan marszałek jest najmądrzejszą osobą w województwie i wie, jak jakie
potrzeby mają mieszkańcy Brodnicy, Złotników Kujawskich, Tucholi, czy też Chojni, czy Grudziądza. Dlatego też spotykamy się wszyscy w Urzędzie Marszałkowskim, negocjujemy, omawiamy wszystkie strategiczne inwestycje dla miast, ale mówimy też o inwestycjach może mniej kluczowych z punktu widzenia funkcjonalności województwa, czy też poszczególnych miast, ale komplementarnych, implementujących na funkcjonowanie między województwami, żeby zwiększyć konkurencyjność naszego miasta. Także marszałek województwa i sejmik, który tak naprawdę na końcu będzie decydował poprzez podniesienie ręki w głosowaniu, jest tutaj kluczową rolą i to tak naprawdę od nas zależy, czy my będziemy potrafili się dogadać, czy my będziemy w stanie przygotować tego typu projekty, tego typu materiały, które tak jakby nadadzą odpowiedni ton województwu, czy też nie. Parlamentarzyści mogą służyć pomocy o tyle, że jeżeli będzie konieczność dokonywania jakichś analiz, spotkań z przedstawicielami ministerstw, no to jesteśmy w stanie tego typu spotkania na prędce próbować organizować w Warszawie. Jakiś temat już jest przygotowywany, już może podjęli Państwo jakieś działanie w międzyczasie, no coś się dzieje? Teraz trwa dyskusja na temat lokalizacji zarządzania biegiem Wisły. Jest kilka miast wskazanych. Podczas ostatniego spotkania wskazaliśmy Bydgoszcz jako to miejsce, gdzie ten zarząd gospodarowania rzeką Wisłą być powinien. Natomiast ja sam zaproponowałem, żebyśmy jak najszybciej spotkali się w Warszawie z panem marszałkiem, żebyśmy omówili po pierwsze strategię integralności województwa wokół Torunia i Bydgoszczy, a po drugie, żebyśmy zapoznani zostali z tymi kluczowymi założeniami inwestycji, które mają tak jakby tworzyć spójność dwojewódzką, ponieważ horyzont czasowy jest bardzo zawężony, bo już 10 kwietnia województwo będzie musiało sprawozdać Komisji Europejskiej na temat kluczowych inwestycji.